Cześć, witajcie, tutaj Ananasek, a oto kolejny odcinek Co Lepsze w Farming Simulator 19. W dzisiejszym odcinku podsumujemy uprawę, czyli pokażę wam, ile trzeba zainwestować w każdą i ile na niej można zarobić. Oczywiście nie jest to ostatni odcinek z tej serii, będzie jeszcze kiszonka, dzień zwierzęta i wiele więcej odcinków. Tak więc zacznijmy. Ten od zbóż. Nieprzypadkowo dodałem do tego rzepak oraz soję. Choć wiem, że są to rośliny oleiste, lecz trzeba w nie zainwestować tyle samo co w zboża. Tak więc trzeba zainwestować w nie 249 tysięcy euro. Ale będzie odcinek, gdzie będę porównywał ceny słomy i ich opłacalność, tak więc wyczekujcie, a teraz przejdźmy do kukurydzy oraz słonecznika. I aby uprawiać te rośliny, potrzebujemy tego samego sprzętu, lecz aby przyspieszyć zbiory słonecznika, możemy zainwestować w dedykowany do niego header. Lecz przy założeniu, że nie zależy nam na szybkim zbiorze, tylko na taniej uprawie, to musimy zainwestować 254 tysiące zarówno w kukurydzę, jak i słonecznik. Aby uprawiać buraki cukrowe, musimy zainwestować 272 tysiące euro, a w ziemniaki 204 tysiące euro. Natomiast, aby zainwestować w bawełnę, musimy wydać 654 tysiące euro, a w trzcinę cukrową musimy zainwestować 490 tysięcy euro. Aby uprawiać topole energetyczne, musimy zainwestować 410 tysięcy euro. Tak więc przejdźmy do wykresu obrazującego inwestycje w każdą z upraw. Najwięcej musimy zainwestować w bawełnę, a najmniej w ziemniaki. A teraz zobaczmy wykres pokazujący zarobki na uprawach z testów z poprzednich odcinków, do których was serdecznie zapraszam. Tak więc trzcina jest najbardziej opłacalna, lecz jest to spowodowane tym, że musimy poświęcić na nią masę czasu. A najmniej opłacalna jest bawełna, pomimo iż wymaga ona największej inwestycji. Tak więc mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości co do pytań, co najbardziej się opłaca uprawiać w Farming Simulator 19. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Subskrybujcie, aby ich nie przegapić. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć. Dodam jeszcze na końcu, że nagrywam to o 3 w nocy i kiedy wy to oglądacie, to ja zapewne jeszcze słodko śpię. Siemka i dobranoc.